Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rowerów Moich Widzów. Nie ma co przedłużać, przechodzimy sobie od razu do oglądania, tylko jedna informacja. Chciałem was jeszcze poinformować, że ruszyliśmy z serią topowych stanowisk gamingowych Moich Widzów. Więcej o tej serii możecie usłyszeć w odcinku informacyjnym właśnie o stanowiskach widzów, a tymczasem jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Pierwszą osobą, która otworzy to zestawienie, będzie Kamil. Kamil, pozdrowienia dla ciebie. Kamil wysłał nam crossa level R2. Został on zakupiony rok temu, w wakacje. Przerzutki otrzymano, hamulce olejowe, amor standardowy od crossa, jak we wszystkich modelach zagranicy, od 2 do 3500 zł, to jego koszt. Kamil nie może na niego narzekać. W rowerze nie było nic regulowane od roku, pomimo tego, że miał kilka gleb. Upadki te zdarzały się z prostego powodu, ponieważ Kamil jeździ po lasach. Podczas zakupu rower był warty ponad 3000 zł, teraz jest to około 2600. Tutaj prosiłeś mnie jeszcze, abym pozdrowił Dąbrówkę Wielkopolską, także bardzo serdeczne pozdrowienia, jeżeli jesteście z tej miejscowości, a dla ciebie ocena 7,3 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Maximilian. Maximilian, pozdrowienia. Wysłał nam rowery XTC, szosowy model Gianta, w którym posiadaniu jest od ponad pół roku. Sprawują się one bardzo dobrze. Amortyzator od BXT modelu dokładnie nie zna, jest on sztywnym amortyzatorem. Zamienił się za rok szoka. Opony Continental X-King, przerzutki Shimano Dory X-Techi, napęd jednoblatowy 10 przełożeń, a jeżeli chodzi o szosówkę, to opony w nim to opony Michelin, przerzutki razem z hamulcami Shimano, napęd dwublatowy 12 przełożeń. Rowery kosztowały około 12 tysięcy złotych każdy. Do tego doszły jeszcze upgrade'y wprowadzane do rowerów. W wiadomości poprosiłeś mnie jeszcze o to, żebym nie dodawał zdjęcia z karteczką. Oczywiście masz do tego prawo. Ja daję ci ocenę 7 na 10. Już wam mówię, dlaczego taki rower dostał taką ocenę. Ponieważ w moich seriach nie bierzemy pod uwagę ceny rowera ani wartości. Bierzemy po prostu całokształt, który jest opisany tak czy tak w opisie. Z tych zdjęć mało co niestety widać. Można było je lepiej zrobić. Kolejna osoba, Kacper. Kacper, żółwik dla ciebie. Kacper wysłał crossa Lever R2 2017, kupiony w listopadzie ubiegłego roku. Ma niecały rok i jest bardzo zadowolony, chociaż ma jedną wadę, ponieważ w rowerze występują dziwne dźwięki podczas pedałowania. W tym rowerze zostały wymienione gripy i zakupiono błotnik. Rowerem jeździ do szkoły i na miasto, czasem również po lesie. Rower jest bardzo fajny, wygodny i dosyć szybko można się nim rozpędzać. Ogólnie poleca ten rower każdemu. Kosztował on 2,5 tysiąca złotych w salonie crossa. Ocena? 8 na 10. Dlaczego 8? No bo po prostu ten użytkownik wyjechał za miasto, ale zdjęcia są troszeczkę ciemne. Kolejna osoba, Szymon. Szymon, dla ciebie również pozdrowienia. Szymon chciałby przedstawić dwa rowery. Jeden marki Cross, drugi marki Giant. Rowery dopiero co kupione, w 100% sprawne. Rowerem Szymona jest Giant, a rower Cross DS2 jest rowerem jego kolegi Dawida, którego serdecznie pozdrawia, oraz ja również dołączam się do pozdrowień. Rower Giant był składany całkowicie przez niego. Tutaj ocenę dam również 8 na 10. Postaraliście się, wyjechaliście za miasto, zrobiliście napis, co jest twórcze, tyle że zdjęcia są troszeczkę szarawe. Kolejna osoba, Wiktor. Wiktor, pozdrowienia. Wiktor ma 18 lat, mieszka obok Warszawy, bawi się on kolarstwem grawitacyjnym, ale tylko troszeczkę. Posiada on dwa rowery, jeden to Dirt, który nazywa się Dartmoor 2-6 Player 2013, a drugi to Cross Level A2, rocznik 2014-2015. Oba rowery bardzo uwielbia. Cross posiada blokadę amortyzatora. Dodał mu również amortyzowaną sztycę, której nie ma niestety na zdjęciach. Drugi rower jest zbyt prosty, żeby opowiadać. Nowy Cross kosztował około 2000 zł, a ten drugi w stanie idealnym 1300-1400. Normalnie taki rower kosztowałby około 2500. O oba rowery stara się dbać. Ode mnie ocena 7,8 na 10. Kolejna osoba, Demex. Demex, pozdrowienia. Demex przedstawia nam swój rower, Leader Fox Dragster 14. Opony w tym rowerze to opony Maxxis 26-23, tylna 26-235. Siodełko jest firmy Dartmoor, piasty z Shimano, posiada 4 łożyska kulkowe w supporcie oraz pedały platformowe. Tylna przerzutka z firmy SRAM X5, 9 przełożeń. Rower posiada napinacz łańcucha oraz blokadę przeskoku łańcucha na przedniej zębatce. Amortyzator 120, przednia tarcza 201 mm, czas 102 mm, przedni hamulec na linkę, tylny hydraulika. Ogólnie rower został kupiony za 1300, a składany za 3100.
No i tutaj muszę dać oceny niestety 6 i 7 na 10. Wiesz, że zdjęcia robione w domu słabo oceniam. Niemniej opisu napisałeś bardzo dużo, także bardzo fajnie. Także to jest to maksymalnie, co mogłem dać. Kolejna osoba, Marko. Marko, pozdrowienia. Marko wysłał nam rower w ramie o rozmiarze L. Amortyzator w tym rowerze to stan powietrzny o skoku 180 mm, kiera Maxi Race 80 cm, napęd 1x10, blat przód Dartmoor, korby Race Face, platformy Dartmoor, hamulce olejowe Shimano, opony przód 26x2,35, tył to Maxi z 26x2,35, wartość roweru 2500. Ocenę, jaką mogę dać, 7,7 na 10, trochę mało opisu. No i kolejną osobą jest Beduin. Beduin, piąteczka dla ciebie. Dobra, i tutaj przedstawię wam rower, który waży 13,4 kg i tak naprawdę na tym bym się zatrzymał, jeżeli chodzi o opis. Tutaj Beduin wysłał nam opis, który po prostu wkleję i sami zobaczycie, z jakich podzespołów ten rower się składa. Ja nie chcę po prostu sobie połamać języka, wiecie, o co chodzi. W międzyczasie, co mogę powiedzieć od siebie, to to, że te zdjęcia bardzo mi się podobają, chociaż nie jestem fanem takich rowerów. Szkoda natomiast, że wysłałeś mi tak mało takich świetnych zdjęć jak te trzy, które są prezentowane, bo w mojej ocenie była perspektywa pod dyszkę. Ode mnie ocena 8 i 3 na 10. Kolejną osobą jest użytkownik, który się niestety nie przedstawił, ale tak czy tak lecą pozdrowienia. Rower, który został wysłany, jest rowerem składanym przez niego. Ma on opony Maxxis, ramę stalową, hamulce tarczowe olejowe, amortyzator olejowy, ma on dwie przerzutki z przodu i 9 z tyłu, lecz z przodu są one niezałożone. Wartość roweru 4000 zł. Ode mnie ocena 7,9 na 10. Dałbym troszeczkę więcej, podoba mi się w tych zdjęciach to, że próbowałeś różnych metod na fotkach, starałeś się pokazać rower w jak najlepszy sposób i w sposób niestandardowy. Niemniej kurczę, no jest trochę tragedia z opisem. Trochę go mało. Wysyłajcie więcej opisu, ja i widzowie chcielibyśmy się dowiedzieć więcej po prostu o waszych rowerach. No a o to przecież chodzi w tych seriach. Kolejna osoba, Kacper. Kacper, pozdrowienia. Kacper kupił rower w styczniu od pierwszego właściciela za 1250 zł i od tamtej pory wymienione zostały gripy, kierownica, tylna przerzutka i siodełko. Rama to Devizon 1, hamulec hydrauliczny tylko na przód, bo złamał klamkę na tył. Za parę dni będzie nowa, prawdopodobnie już ją kupił, bo minęło trochę dni. Tarcza przód 200 mm, tył 160, manetki Shimano Alivo, kierownica Cloud Perform 780 mm, gripy Dartmoor, sztyca siodełko od Crossa. No i niedawno zostały zakupione nowe opony od Maxxisa. Ja daję ci ocenę 7 na 10. Kolejna osoba, Patryk. Patryk, pozdrowienia. Patryk wysłał Crossa, którego kupił 2 lata temu. Cena 1550 zł. Rower ma wszystko seryjne, jedynie przerzutka tylna została wymieniona na SRAM X7. Rower ma 8 przełożeń z tyłu oraz 3 z przodu. Ja daję ci ocenę 7 na 10. Kolejną osobą jest Kuba. Kuba, pozdrowienia. Kuba wysłał nam do oceny rower Unibike model Mission. Ma on koła 29, posiada aluminiową ramę. No i w międzyczasie Kuba pozdrawia Tymka, również dołączam się do pozdrowień. Tymka tutaj prawdopodobnie widać na jednym ze zdjęć, prawdopodobnie tam w oddali sobie śmiga jeszcze z jakimś kolegą. Ocena 8 na 10. Kolejna osoba, Michał. Michał, pozdrowienia. Tutaj Michał powiedział, że bardzo mu się podobają moje odcinki rowerów moich widzów, no i stwierdził, że może wyślę rower i się może załapie. Każdy się załapie do tej serii, każdy kto oczywiście wysłał zdjęcia. Ale wracając do rowera, Michał używa swój egzemplarz bardzo ekstremalnie. Kupony za 2300 zł. Jeździ się na nim przyjemnie, mimo twardego, ale wygodnego siodełka. Załączę tutaj wam jego specyfikację, na spokojnie sobie ją przejrzyjcie. A w międzyczasie ja pozdrawiam Kacpra, Wiktora oraz całą szkołę w Janowie. Tutaj o to mnie ten widz poprosił, także oczywiście nie mogę odmówić. Bardzo miło z jego strony. Mam nadzieję, że wszystko sobie przejrzeliście na spokojnie. Ocena 7 i 6 na 10. No i ostatnia osoba tego zestawienia to Mateusz. Mateusz, pozdrowienia dla ciebie. Mateusz rower ten dostał na komunie, kosztował ponad 1000 zł, przejechał nim 200 km, na moment oczywiście wysyłania zdjęć, no i tak naprawdę jeździ nim do dzisiaj. Ostatnio przeszedł nawet naprawę tylnego koła, ponieważ cała oś się pokrzywiła. Ponadto po kilku dniach pękły przerzutki, no i już nie chcą mu się oczywiście przerzucać. Być może jak widać na innym ze zdjęć, linka od tylnego hamulca zaczęła rdzewieć i musi jak najszybciej to wymienić. Także widzicie, kupując tani sprzęt nie zawsze macie dobrą jakość. Niemniej Mateusz robił co mógł i ode mnie otrzymuje ocenę 6 i 6 na 10.
tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że tak czy tak odcinek podobał Wam się. Standardowo zostawcie lajka pod tym filmem. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, a dotrwał do tego momentu, no to zostawcie suba. No i w sumie tyle. Do usłyszenia, cześć!